sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Zbliża się godzina 22. Warto być tak samemu przed tym cudownym obrazem, oczywiście przed Panem Jezusem i przed tym cudownym obrazem, przed którym modlił się święty Jan Paweł II. Od tego obrazu pozdrawiam wszystkich, ale mam wiadomość, w sobotnym niedzielnym numerze naszego dziennika mamy wyjątkowo dobry magazyn. Bardzo trafna analiza, aczkolwiek wstrząsająca, pani Małgosi Rutkowskiej, dziennikarki naszego dziennika. Bardzo dobry artykuł profesora Mieczysława Ryby oraz trafny komentarz profesora Piotra Jaroszyńskiego. Wszystko o zabijaniu ducha Polski, o wpływie zagranicznych fundacji na media, ale również na edukację w Polsce. O tym, jak dziś młodzi lewicy czczą Jerzego Urbana, jednego z trzech, którzy przygotowywali przejęcie władzy w 1989 roku. O tym, że aby zabić naród, najważniejszy atak idzie przez edukację i na Kościół, o wzmacnianiu w Polsce masonerii i niszczeniu Kościoła od środka. Także takie polecenie wydał wiele lat temu jeden z głównych doradców duchowych Putina. I oczywiście wspaniały, naprawdę wyjątkowy artykuł księdza profesora Bartnika o Kościele na zakręcie, któremu grozi druga reformacja. Warto, aby wszyscy tym kapłani te artykuły przeczytali. Bardzo serdecznie prosimy rodzinę Radia Maryja, przekażcie to innym, weźcie sami do ręki i przekażcie dalej. Przekażcie także swoim księżom, powiedzcie im o tym, oni są zagonieni różnymi sprawami, duszpasterstwem, mogą o tym nie wiedzieć. Jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie od tego obrazu świętego Jana Pawła II, przed którym modlił się przez cały swój pontyfikat Matki Bożej i od niego samego, z naszego sanktuarium, które wybudowała rodzina Radia Maryja, a teraz wykańczamy powoli. Szczęść Boże! W Radiu Maryja czas na powtórzenie wczorajszej katechesy.